jest pierwsza gala. Ponad 500 nauczycieli zostało zgłoszonych do tego, by otrzymać nagrody i wyróżnienia. Komisja bardzo mocno pracowała nad tym, by wyłonić tych najbardziej zasłużonych nauczycieli. Musimy dbać o nauczycieli zawodu. Ich jest mało, tak jak w ogóle jest mało fachowców na rynku. Szczególnie trzeba pokazać, że są bardzo ważni w systemie edukacji. Ale chyba trzeba powiedzieć to, co jest najważniejsze. My to, co robimy, nie robimy dla systemu edukacji. My to robimy dla polskiej gospodarki. My jako KGHM od wielu już lat angażujemy się w rozwój, we wspieranie szkolnictwa zawodowego i branżowego. Realizujemy szereg programów, szczególnie na Dolnym Śląsku, w Zagłębiu Miedziowym, tam gdzie jesteśmy w naszym kraju mocno obecni. Mamy 9 szkół partnerskich, w ramach których klasy patronackie kształcą naszych przyszłych pracowników. Jest ich już ponad 300 absolwentów. Mamy także ponad 140 pracowników z przygotowaniem pedagogicznym, którzy są w stanie przekazywać praktyczną wiedzę uczniom podczas praktyk. Jak przekuć wiedzę teoretyczną nabytą w toku edukacji, na wykonywanie praktycznych zadań dla dużej, jednej z największych polskich firm, takich jak KGHM. Wszędzie tam, gdzie wspieranie talentów, gdzie wspieranie osób, które kształcą też te talenty, wszędzie tam jesteśmy my. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, programem Erasmus Plus wspiera nie tylko projekty, nie tylko współpracę międzynarodową, ale również i wszystkich tych ludzi, którzy działają na polu zawodowym, na polu branżowym, i nauczyciele, doradcy zawodowi, wszystkie te osoby, które stwarzają jak najlepsze warunki do tego, żeby edukacja branżowa i zawodowa odbywała się według najwyższych standardów europejskich i światowych. Pracuję w zawodzie 20 lat, jestem nauczycielem zawodu, instalacje sanitarne i gazowe. Ta nagroda jest dla mnie bardzo ważna, bo zamyka pewien rozdział 20-lecia pracy jako nauczyciel, kim stawiamy na współpracę z firmami, bo w dzisiejszych czasach jest to nieodzowne. Brakuje nam fachowców, profesjonalistów. Nasza szkoła kształci właśnie w tym kierunku i na rynek pracy wychodzą już naprawdę bezkonkurencyjni instalatorzy. Czemu technika weterynaryjna? Uczę obecnie jako w technikum weterynarii. Jestem zootechnikiem z wykształcenia. Uczę zarówno zajęć praktycznych, jak i też chowu, hodowli i anatomii i fizjologii zwierząt. Jestem poza tym w szkole koordynatorem do spraw współpracy z instytucjami zewnętrznymi. Patrzymy na to, żeby nasza młodzież w szkole przede wszystkim praktycznie poznawała te zwierzęta duże, gospodarskie, jak i małe, więc stąd dużo wyjazdów do gospodarstw, gdzie naocznie pracują chociażby przy owcach, przy bydle, patrzą jak dój wygląda, ale też małe zwierzęta towarzyszące, takie jak pieski i kotki oczywiście. I tutaj do psich salonów chodzą, kursy behawioru organizujemy im, także ja to robię z pasją i kocham to. Uczę takich przedmiotów jak analiza żywności, technologia przetwórstwa spożywczego, czy też nadzór produkcji w zakładzie tutaj właśnie przetwórstwa spożywczego. Są to przedmioty właśnie powiązane z chemią, z takimi naukami ścisłymi, z fizyką, dlatego też w swojej tutaj karierze ukończyłem studia podyplomowe właśnie tutaj z chemii i fizyki, a także z matematyki, które korelują właśnie tutaj z tymi przedmiotami zawodowymi, aby po prostu też lepiej przygotowywać młodzież właśnie do zawodu. To dla nas nie projekt promocyjny, to dla nas nie projekt czysto wizerunkowy, to dla nas projekt o niezwykle praktycznym i ważnym wymiarze. My potrzebujemy, poszukujemy wykwalifikowanych, specjalistycznych kadr. Jesteśmy jednym z większych polskich pracodawców w ramach grupy kapitałowej ponad 34 tysiące pracowników. Pracowników, którzy muszą posiadać specjalistyczną wiedzę. Oprócz zaangażowania się w inicjatywę Zawodowiec Roku 22, również w tym roku mamy wielką imprezę w Gdańsku na poziomie europejskim. To są zawody branżowe Euroskills 23. Dostąpiliśmy zaszczytu jako kraj, żeby zorganizować takie zawody. Kraje się biją o to, żeby organizować święto właśnie zawodowe. Lada moment będziemy mieli rozstrzygnięcie pierwszego etapu konkursu na Branżowe Centra Umiejętności. To też jest praca mojego zespołu i Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Nowa jednostka w systemie oświaty, która będzie zupełnie czymś innym, chociaż będzie się opierała na tych doświadczeniach. A więc z jednej strony szkoła, z drugiej strony branża, a z trzeciej strony uczelnia. I tam w tych branżowych centrach umiejętności doskonałości zawodowych będzie można zdobywać te umiejętności, które będą najbardziej poszukiwane i najbardziej przewidywane na rynku pracy.